Witajcie, za mną hałasuje Thermomix, bo się myje. A ja przyszłam zrobić szybki update paznok, gdzie zrobione. Nie lubię czerwieni, więc zdecydowałam się na kolor bordowy i zmieniłam kształt, mam migdałki. Jeżeli chodzi o moje prezenty, to widzieliśmy się z mamą, więc dostałam już od niej mój prezent świąteczny, więc mogę się już nim pochwalić. Perfumy takie, które bardzo chciałam, to jest Armani My Way w wersji Intense i to coś, co mnie zaskoczyło, bo no tego nie wiedziałam akurat, że dostanę. Może nie będę wyciągać, bo mam ręce od ciasta, ale słuchajcie, to jest taki szeroki organizer na biżuterię, także mega spoko, ojoj, bo przyda mi się na nasz wyjazd. Przede mną kula ciasta. Zaraz zwiążę włosy i biorę się za pierogi. Jest 20:30 i to może nawet skończę o ludzkiej porze. Andrzej lepił pierogi, ja wałkowałam ciasto, patrzcie ile tu mamy tego. Wyszło równo 60 pierogów, a to była porcja chyba na 8 osób w Thermomixie. Zostało nam jeszcze ciasto, tylko no niektóre kawałki rozwałkowywałam dosyć mocno. Wiadomo, do dużego pieroga wchodzi dużo farszu. No to w sumie 6 pierogów na sobie. No. Tak. To spoko, to tak no. Więcej. No 6 i 1/4. No. Została mi jeszcze taka kulka ciasta, ale ono się nie zmarnuje. Nie wiem, czy tak robiliście, ale moja babcia, jak zostawała taka kulka, to ja zawsze ją prosiłam, żeby robiła mi takie grubsze krążki i je gotowała i je... Tak po prostu jadłam same ugotowane ciasto. Nie wiem, czy ktoś z was tak robił, ja tak robiłam, także na pewno tego nie zmarnuję. Tylko zaraz, jak już ugotujemy nasze pierożki, to rozwałkuję to sobie. Czyli to są polskie taco, w sensie pierogi to polskie taco, a te krążki to były twoje polskie nachosy, tak? Nie, no, ale nie robiłeś tak nigdy? Nie. Że jak zostawało te ciasto, to się je po prostu wrzucało na wodę i się jadło takie placki z samego ciasta? Nie. No ja tak robiłam, jak moje babci zostawiały. U was je się wodę po śledziu, którego płaczecie, w sensie mleko po śledziu. A to nie tylko u nas, to w różnych regionach Polski robi się różne rzeczy. Dobrze, Andrzej staje przy garneczku. Co, ja? I będzie nadzorował tutaj nasze gotowanie. Będziemy je wrzucać tak dosłownie na chwilę, potem będę je wyciągać i z powrotem układać na blaszce. I będę je mrozić, ale będę je mrozić tak, jak polecała Ania z Termach, czyli zaraz sobie wyciągnę taką blaszaną, jakby, nie wiem jak to powiedzieć, deskę, taki blaszany spód i będę wsadzała je, tak wiecie, poukładane na godzinę do zamrażarki, a potem będę je przekładać, jak już trochę się zamrożą, tak żeby mi się po prostu w workach jakoś mocno nie skleiły, albo spróbuję je tak po prostu jakoś zamrozić, żeby się jednak nie dotykały, bo potem robi się taka paciaja i to nic przyjemnego jest takiego pieroga. No. Woda ruszyła, rozwałkowuję, jak to Andrzej powiedział, moje polskie nachosy. I bierzemy się. Chciałam powiedzieć, że bierzemy się za ciasto, ale nie, chyba już nie chce mi się robić ciasta dzisiaj. Ciasto przełożę na jutro. Pierogi ugotowane, już próbowaliśmy, ja już próbowałam. Ugotowaliśmy ich 6. Tak, żeby były po 3. Jak widzicie, już są 2. Tutaj wam pokażę. No, starałam się cienko wałkować te ciasto, no, ale nie tak cienko, żeby się rozpadało. Obrażam. Andrzej, recenzji potrzeba. Czy czegoś im brakuje? Wasz słowa. No, dobra, szło. Bardzo dobre. No, trzeci raz robiłam. Zazwyczaj pierogi, jak robiliśmy, to one były takie strasznie jałowe i trzeba było sobie na wierzch sypać solą i pieprzem. A te nie. No aż tak to nie. No, no nie, no były, bo były strasznie bez soli. Te no, poprzednie. To prawda. A te są naprawdę bardzo dobre. No ale samo to, że widzę grzybki od babci. Ale wyszły bardzo smaczne. I na dzisiaj to byłoby chyba już tyle. Tutaj są poukładane pierogi. Część już jest wrzucona na szybko do zamrażarki. Jak tamte mi się trochę podmrożą, to je wyciągnę i schowam te. I na dziś to byłoby tyle. Spotkamy się pewnie z wami jeszcze jutro.
będziemy robić chlebek ziołowy, będę robiła szarlotkę. No i potem już jedziemy do rodziców, będziemy spędzać Wigilię razem. Dzień dobry, witajcie. Dziś Wigilia. Miałam piękne włosy. Ale to dlatego, że dopiero się podniosłam z łóżka. Obudziliśmy się o 9:00, ale tak nam się nie chciało wstawać, że to był dramat. Natomiast no musimy już to zrobić, bo musimy upiec jeszcze dwie rzeczy. I jak się zaraz za to nie weźmiemy, to będzie trochę przypał. Także Andrzej poszedł się umyć. A ja chyba zacznę już wyrabiać rzeczy na chlebek ziołowy. Jak chlebek ziołowy będzie mi się piekł, to będę wyrabiała ciasto i kruszonkę do szarlotki. No i co? I jakoś musimy się ogarnąć. Chociaż bardzo nam się nie chce. O której jest Wigilia? O 16? Jakoś tak, także na pewno się wyrobimy i na pewno dojedziemy też do rodziców trochę wcześniej. Ale o której? No to nie wiem. Zobaczymy, jak sprawnie mi pójdzie. Biorę się za ten chleb. Wracam do was. Tu już mam rozwałkowane ciasto na chlebek. Tu przygotowane jest masełko z czym? Z czosnkiem, cebulą, pietruszką i bazylią. Tak. Także to zaraz będę smarować tym, a potem będę to zwijać. Już mam przygotowaną tortownicę. No i potem już tylko do pieca. Całe szczęście to jest taki przepis, że tu nie trzeba na nic czekać. W sensie, wiecie, nie czekacie aż, Boże, chciałam powiedzieć mięso, aż ciasto urośnie, ani nic z tych rzeczy. Także szybko idzie. Dobra, biorę się za zwijanie i pokażę wam potem, jak wygląda taki chlebek już w tortownicy, jeszcze przed pieczeniem. Tak wygląda moje ciasto już po rozłożeniu mojego masełka ziołowego. Mam taki, słuchajcie, trochę niski głos teraz, bo przed chwilą płakałam. Ta cebula tak mi daje po prostu po oczach, że to jest dramat. No. Teraz będę to wzięła w takie dosłownie 5-centymetrowe pasy. Następnie będę to zwijać w taką harmonijkę. Powiem wam, że ta mata z Pepko jest spoko, bo ma centymetry. Więc też nawet trochę ułatwia życie w przypadku robienia tego chlebka. Dobra, biorę się za zakrojenie i za układanie w tortownicy i zobaczycie, jak to wygląda, zanim wyjedzie do pieca. Tak wygląda mój chlebek. On teraz przez 10 minut będzie rósł. Mam między nimi szpary, ale totalnie się tym nie przejmuję, bo jak go wstawię do pieca i on będzie rosnąć, to tam mi się wszystko pozatyka. No. To teraz czekam 10 minut, w tym czasie grzeje się piekarnik. No i potem wrzucam to do pieca, wyciągam po 30 minutach, już gotowe. Nie tracimy czasu, słuchajcie. Ciasto, chlebek w zasadzie mi tu rośnie. A ja w tym czasie odpaliłam sobie przepis na szarlotkę mojej babci. I teraz sobie przygotuję w miseczkach już wszystkie składniki, tak żeby potem szło mi to szybciej. W moich miskach już jest wszystko. Chlebek właśnie wjechał do pieca. Nie pokażę wam, bo mi się popsuła żarówka, więc go nie widać. Ale tak, tutaj mam mąkę, cukier, masło i jedno żółtko, to będzie moja kruszonka. Tu mam, no w zasadzie to samo co tu, chociaż nie do końca. Jest tu mąka, jest cukier, jest masło, jest łyżka, powinno być śmietany. Ja dałam jogurt, bo nie mam śmietany i kiedyś właśnie miałam taką sytuację, że zapomniałam tą śmietanę kupić. Dodałam jogurtu i ciasto też mi wyszło, także teraz już tej śmietany nie kupuję, bo potem jej nie mam do czego użyć. A jogurt naturalny codziennie Andrzej je na śniadanie. Jest tu masło, są trzy żółtka i jest opakowanie cukru wanilinowego. Mam cukier z wanilią, ale nigdy go nie używałam jeszcze i stwierdziłam, że nie będę go używać po raz pierwszy do ciasta na święta, bo to trochę ryzykowne. Więc mamy tą wersję bardziej budżetową i jest tu też odrobina proszku do pieczenia. Tutaj mam cztery białka i one posłużą mi do ubicia
no po prostu, Boże, piany. Piany, nie mogę się wysłowić, powiedzmy, że takiej bezy, bo będzie to wyglądało tak, że to ciasto dam na spód, potem będą jabłka, potem będą białka, tutaj oczywiście dojdzie też cukier, mam już odmierzony cukier i odrobina kiślu cytrynowego, a potem na wierzch kruszonka i to wszystko razem wjeżdża do pieca, piecze się przez 50 minut. Dobra, koniec gadania, biorę się za wyrabianie tego ciasta. Mam tu niezły bałagan od tego wygniatania, ale moje ciasto na spód ciasta i moja kruszonka jest już gotowa. Andrzej zadał mi ciekawe pytanie, więc tak stwierdziłam, że może wam też odpowiem. Dlaczego nie wyrobiłam tego w Thermomixie? I odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu jeszcze nigdy nie robiłam szarlotki w Thermomixie. A ja jestem takim typem osoby, która jak wymyśli sobie, że chce na jakąś tam okazję zrobić nowe ciasto, takie, którego jeszcze nigdy wcześniej nie piekła, to tydzień wcześniej zrobi podejście próbne. Nie robię czegoś inaczej, innym sposobem na takie okazje, kiedy wiem, że to ciasto musi wyjść mi dobre. Mogłam zrobić kruszonkę w Thermomixie, bo no, robiłam już kruszonkę do czego? Do chałki w Thermomixie. Natomiast no, już miałam i tak uwalone ręce, więc wszystko wymiąchałam razem. To ciasto teraz przerzucę do blachy. Mam taki sprytny mini wałeczek. To jest wałeczek, który kupiłam w Kerfie. On kosztował chyba całe 15 zł, drewniany. On jest do tego, żeby rozwałkowywać no właśnie, ciasto w blasze. Jego przeznaczenie to było ciasto do pizzy. Ja go bardzo często używam właśnie do szarlotki. Dlatego, że no, nie chce mi się ciągle tak mocno brudzić rąk. Tu mam blachę, jak już widzicie, wyłożoną papierem. Moje ciasto wpadło tu. Zaraz je lekko rozgniotę jeszcze kostkami, a potem już będę sobie pomagać tym wałeczkiem, tak żeby ono było w miarę możliwości wszędzie równe. Tu się piecze nasz chlebek. No, znowu wam go przecież nie pokażę, trzeba będzie go zaraz wyjąć. Ale nie wstawię szarlotki od razu, najpierw zrobię jeszcze przerwę, upiekę bułki sobie na śniadanie. Tak, a dopiero potem wrócę z powrotem do szarlotki. Dlatego nie ubijałam jeszcze białek, no bo chcę to zrobić na świeżo. A teraz sobie to rozbałkuję. Ile zostało temu chlebkowi? Już się pikło, już. No dobra, czyli nasz chlebek już można otwierać. Wyciągnę sobie moje korki. Proszę. Andrzejek mi pomoże. Od razu wam zaprezentujemy taki piękny, świeży, co z piekarnika. Ale wyrósł. Boże, jak to pachnie. Żebyście wy to mogli poczuć. Daj to może razem z tą blachą, bo to jest tłuste. Tak, to masełko wylata. Tak, jest takie, słuchajcie, taka wskazówka w Thermomixie, jak się to robi, żeby nie... Nie piec tego na takiej tej, o, na takiej tej kratkowanej, takim tym kratkowanym czymś, dlatego że z tego wycieka to masełko trochę i zresztą to widać, nie wiem czy wy to widzicie, tu jest takie mokre, dlatego lepiej wyciągnąć to całą blaszką. I tak jak mówiłam, nie ma co się stresować, nasze chlebki tak urosły, że wszystko się połączyło. Wygląda to przepięknie, musicie mi uwierzyć, że tak pachnie, że najchętniej to już bym to zeżarła. Ale nie ma tak dobrze. Zmieniamy. O, Andrzej już zmienił. Boże, ten mój Andrzej to jest Andrzej. Andrzej zmienił już temperaturę, upieczemy bułeczki. Ja w tym czasie rozwałkuję moje ciasto. Zrobię przerwę na śniadanie i wrócę do szarlotki. Tu mam już rozwałkowane moim mini wałeczkiem ciasto. Naprawdę jest równo. Powiem wam, że to jest totalnie przydatny gadżet w kuchni. Jak to kupiłam, to nie miałam takiej wiedzy, pewności, czy będę tego używać. Tu mam moje jabłka i zwróćcie uwagę na to, że one jakby stoją cały dzień i w dalszym ciągu są złote. No i właśnie, sekretem szarlotki mojej babci jest odpowiedni rodzaj jabłek, czyli reneta. Najlepiej złota. Jeżeli nie jest dostępna złota, no to wtedy ewentualnie szara. Ale złota jest złota dlatego, że jabłka są złote, nie ciemnieją. Tutaj nie ma ani grama soku z cytryny, żeby ktoś nie pomyślał, że jadę na kodach. To są tylko jabłka, szklanka, nie szklanka, kieliszek wody mi posłużył do tego, żeby jabłka ukruszyć. No i oczywiście odrobina cukru, żeby były trochę słodsze. No, także to teraz mi wjeżdża na moje ciasto.
A na to ubijemy te białka z cukrem oczywiście i odrobiną kiszmi cytrynowego, tak żeby było coś takie, wiecie, lekko kwaskowate, jakieś odbicie. No i na to kruszonkę, którą już Wam pokazywałam, i to wszystko będzie się piekło w piekarniku przez 50 minut, chyba w 180 stopniach. I to jest tak, że no właśnie, bo wsadza się wszystko razem, nie? Więc żeby to się nie przypaliło, to przez 15 minut piecze się to tak po prostu, a po 15 minutach przykrywa się ciasto Boże, czym? Z rewerkiem, tak żeby nie spiekła nam się ta kruszonka, żeby po prostu się nie spaliła. Także tak, ja wykładam moje jabłuszka i w zasadzie chyba dalszej części procesu nie będę Wam pokazywać, bo nie jest to nic skomplikowanego. Myślę, że każdy potrafi ubić białka. Nie podawałam Wam konkretnych proporcji, bo nie wiem, czy to ma sens, ale gdyby ktoś był zainteresowany, to dajcie znać. Może podzielę się przepisem babci, aczkolwiek zawsze boli mnie serduszko, jak ktoś poznaje babciną tajemnicę na dobrą szarlotkę. Zmykam do pracy, a my się zobaczymy, jak już szarlotka wyjedzie z pieca i przysięgam, że będzie przepiękna. Nasza szarlotka już wyjechała z pieca. Wygląda tak, w międzyczasie ja się trochę ogarnęłam, trochę, dlatego trochę, bo wzięłam prysznic, ale jeszcze nie mam makijażu. Stwierdziłam, że nie będę tego robić tutaj, pojedziemy do rodziców, zabiorę swoje rzeczy i tam się na spokojnie przebiorę i pomaluję. Mam na sobie ten balsam do ust z Ritualsa. To jest jednak, nie powiedziałabym, że to jest taki kolor nude, to jest po prostu różowy i to powiedziałabym, że różowy dla takiej raczej jaśniejszej blondynki. Nie przeszkadza mi to mimo wszystko, bo czuję, że fajnie nawilża te usta, także nie będę narzekać, aczkolwiek bardzo chętnie kupiłabym to sobie w wersji jakiejś przezroczystej albo może po prostu ciemniejszej. Andrzej też już ma swój świąteczny sweterek. Zbieramy to wszystko, co tu mamy i lecimy do samochodu. Pewnie trzeba będzie iść na dwa razy, bo trochę tego jest. Jeszcze trzeba wynieść śmieci, których przy gotowaniu naprodukowałam całkiem sporo. Witajcie, my już po naszej kolacji, po takim w zasadzie obiedzie, bo to było o 16:00, no. Tak, ale już jesteśmy po naszych pierwszych daniach wigilijnych i chcielibyśmy życzyć Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości, nawzajem, spełnienia marzeń, samych sukcesów i czego sobie tylko życzycie. Niech te święta będą pełne radości i takiej świątecznej, ciepłej, pełnej śmiechu atmosfery. Tak, tak będzie. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Był taki trochę kulinarny, jeżeli chodzi o początek, ale tak to jest przy tych świętach, prawda? Wszystkie te nasze kochane babcie staną na palcach, żeby Andrzej było łatwiej. Wszystkie te nasze kochane babcie zawsze stoją cały dzień przy garach i my dzisiaj chcieliśmy rodzicom trochę pomóc. I tak to była kropla w morzu, ale lepszy rys niż nic. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Zostawcie prezencik w komentarzu, łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym vlogu. No już nie świątecznym, ale na pewno równie przyjemnym, bo w dalszym ciągu w świątecznej atmosferze. Do zobaczenia!